Nie wiem, co Kamia uwielbia i chyba nie chce wiedzieć. Bo umieram. Pierwsza śmierć moja chyba będzie. Nie, może nie. Firal. Zasraniec Firal. Zasraniec Firal. Słyszałem ten strzał. No bo już nie miałem wyboru zbytnie, wiesz. Gruba Berta mnie nawala. Mam 14 HP. Uciekasz? Zabiłem ją, już nie miałem wyboru. Nie, bo miałem już do ciebie lecieć tam. O, jebaniec Firal, jaki mocny. Ale mnie wydygał. Zasraniec. Ta kata jest pojebana. Do potęgi. Oh. Prawie jak u mnie w domu. No nie wiem, czy z takim życiem chcę dalej wchodzić. Fajny loot, ale naprawdę bardzo ciężki domek do lootowania. I definitywnie robię sobie tutaj bazę. O, w końcu sobie ustawienia graficzne tak perfekt ustawiłem. Minimalne. Nie, rozdzielczością się pobawiłem. Nie no, rozdzielczości chłopie, to ty nie ruszaj. Suwana kolba, modyfikacja schemat i rama roweru schemat. Czemu nie ruszać rozdzielczości? Bo to wszystko wygląda strasznie krzaczy potem. Ruszaj wszystko, ale nie rozdzielczość. I tekstur również też nie ruszaj. Bo to zbytnio nie wpływa na... FPS-y. W małym stopniu może wpływa, ale na pewno jakoś dużo. Ja tam sobie pobawiłem się rozdzielczością, jakoś płynnie chodzi. No jak wolisz, no to twoja rozgrywka, nie? Oddałem aktorowi wszystkie apteczki, kurwa, i sam zaraz będę kulał na brak apteczek. Karma wraca. Premia do łupów. Dobra, przekonaliście mnie. Chyba wiem, co będę sobie grał samemu po nagrywkach. 7 Days? No, popróbuję. Bo jak sobie nie dam własnego wkładu trochę w to, to będzie kiepsko. No, musisz się na odcinkach, chłopie. Już nikt ci nie każe to być od razu prosem. W sensie wiem, ale też przydałoby się, żebym coś sam od siebie tego dał, nie? O kurwa. Tak, to jest 19.03, a ja mam tutaj grubasa i motocyklistę. Nie za ciekawy tam się bawisz. I to mam tego dużego grubasa, mega grubasa. To nie jest ten taki, co się go w lesie spotyka? Chyba nie. Nie jest dobrze i nie... Dobra, zabity chyba? Czy nie zabity? Zabity. Uff. To też tu jeszcze lata. Jak to się tam znalazło? Co tu się kurwa dzieje? Ja się pytam, co tu się kurwa dzieje? Ja wiem, że to nie jest odpowiedni moment, ale jakiej ty amunicji szukałeś? 762.
No to mam 6. Co mnie dużo nie ratuje, aczkolwiek no na pewno w jakiś sposób. Ja się chodzę sobie po opuszczonym biurowcu, nie? Dobrze, zbieraj tej amunicji, ile będzie. Nawet te 6 pocisków może mnie uratować. Jak globo będę levelował w rewolwery. No w sumie na razie ci się to przyda, jakby nie patrzeć. Mam drugi garnek. Chyba będę mógł sobie stworzyć jakieś lepsze, bo ten jest taki. Ile regałów na książki? Miel, nasiono, przepis. No nie mówcie kurwa, że to będą same kartki. No. Nie kijem go to pałką, nic za zagrania, które wyciągnie cię z opresji. Zadaj mocne ciosy w nogi, aby spowalniać wrogów. Fajne. Miłe. Ja ci tylko, aktorku, przypominam, że jest godzina już 19:34. I tak chodzę po biurowcu. Nie o to chodzi, bardziej mi chodzi o to, żebyś ty miał gdzie w ogóle przenocować. Pałka z paralizatorem, schemat. Nie chciałeś pałki? Kij baseballowy, schemat. Mówię, ten domek jest fajny, ale... Jeżeli chodzi o trudność, to jest porażka. Ogólnie ten poziom to jest trochę wyzwanie. No właśnie, ale jest przynajmniej ciekawie, powiem ci szczerze. Później gruba spiral, chyba ja pierdolę, nie. W sensie później nam na pewno będzie łatwiej. Aktor potrzebuje twojej pomocy. Dobra. Gdzie iść? Tak, ja może tak nie przybyję? Dobra, i tak idę. Zabiłem gnoja. Mierdziela. Wyższy poziom, udało ci się. O, pałka rurowa, chcesz? Chwilowo chyba będę w to szedł, więc... Czwarty poziom. Bo ja teraz mam specjalny gogle, wiesz, włożony do lepszego lutu. Fajnie to wygląda wszystko. Mam do ciebie, aktor, prośbę. No. Polecisz mi po moje przedmioty do tego samochodu? Tak jak to było w tamtą stronę. Do motelu, no. A co, chcesz tam przenocować? No ja tam nocuję, o ile przeżyję, bo to jeszcze nie wiadomo. W sensie to ci mogę tam przenieść, a przy okazji sam to... Bo ja nie mam miejsca chwilowo nigdzie. Dobra, to chodź na razie tutaj. 20:13 po prostu. To nie przenosi ich na razie. Dobra. Trochę ich mam, nie powiem. Ty strzelasz do nich, czy nie, bijesz? Nie mam amunicji, to jest problem. Zdychaj. Byś się kurwy kłukał jeszcze. Zbagował biedny. Nie wiem, gdzie on jest. Ja tu co tam jestem, to... Mhm. Dobra. Szkoda ciemno?
Nie, mam tego tyle i... No wiem, bo ci kurwa dałem. Dlatego się pytam, czy ci kurwa nie szkoda. Nie zrozumiałeś mnie po prostu. W sensie, o, choć mamy tutaj... Pamiętaj, że mam perki do lutu. W sensie, choćby tutaj jest amunicja, medykamenty. A, czyli kliknąłeś już lut. No nie, tutaj. Masz tu medykamenty, amunicja. A, poczekaj. A, łuska stalowa, części stalowej włóczni. Mówiłem, żebyś nie lutował, bo dzięki temu, że mam tego perka, to jest szansa, że nam wleci coś lepszego. Masz tutaj tą pałkę w środku. Wrzucę ci tylko upuszczonego łupu. Otwieram zamek. Chcesz apteczkę? Na razie nie. Może mi się uda za pierwszym razem. Udało się. Igła i nitka tą drugi, przepraszam. Amunicji sporo, 7,62. Fajnie. Dobra, ja to powrzucam. Na razie tamtego nie ruszyć, to sobie w nocy ogarniemy. No. A ja tak, zrobię nam... Zrób sobie skrzynki. Bezpieczna skrzynka na rzeczy, co nie? Aha, tylko uważaj, bo to jest zębek jeszcze. Może tak zapytam, chcemy sobie tutaj zrobić tymczasową bazę taką? Tak, no. tak. Będzie może starczą? Nie starczą. Ty sobie chcesz postawić tutaj, to ja jakby co wstawiam tu, nie? Znaczy wiesz, to na razie i tak tylko wrzucam wszystkie przedmioty, żeby po prostu mieć luz, nie? Dobra. Kamienna strzała. To wezmę tylko najważniejsze. Nie, ale za te przedmioty, może jakoś mi się uda. Jakby co, to mam garnek przy sobie, tak, masz te jajka, to można je... Mam dwa garnki, w razie czego jeszcze, oprócz garnków mam grilla. Dobra. Motyl był w tamtą stronę. Wiesz co, ogarnij drewno. Mam tu go 100, wystarczy, czy jeszcze więcej? No, nie powinno starczyć. Jest 21. Teraz może być nieciekawie. Myślę, że w tym domku to my sobie Blood Moona ogarniemy. Tak planujesz? Mhm. A jak my chcemy Blood Moona to przeżyć? Mamy, jakby nie patrzeć, kamienny budynek. Zniszczymy schody. Może nam tego nie rozwalą. Pytanie, czy one właśnie, one nie myślą w taki sposób, że ej, rozwalą podstawę, to wiesz, wszystko się zawali, nie? Znaczy nie, no, walą po prostu jak leci, więc tak to będzie wyglądać. Tak to będzie aktor wyglądać. Mogę tu chociaż te skrzynki jakby tak otworzyć, a nie ich przeglądać? Nie wiem, czy to właśnie nie zadziała już do jako lutowanie, więc na razie może nie. Dobra. Na razie aktor, to ja mam pomysł taki, że musimy tutaj zrobić lekki porządek. Porozwalajmy te kurwa skrzynki, nie skrzynki, takie jak to. To jest taki pierdolnik, że to się przejść nie da. Co ty na to? Dobra. Mamy chwilę czasu, więc dobrze byłoby to zrobić. Nawet nie wiem, gdzie tu jest wejście tak naprawdę. Tu jest wejście, dobra. Szczerze nie wiem, gdzie te jest perk do tych rur stalowych. Tego co ci nie powiem, bo też nie wiem.
trzeba się upewnić na pewno, że na górze nie ma już żadnych zombiaków, bo my tak w sumie po macoszemu trochę to ogarnęliśmy. Mam wejście na dach w razie czego. Dobra, wezmę tyranozaura, nie? No ja to cały czas biorę. W sensie, ty nie w którym masz poziomie? Trzeci? A to ja chwilowo pierwszy. Nie, drugi, przepraszam, kumałem cię. A mam 4 punkty dostępne, więc zaraz będę robił na kolejne. To siła na 5. I teraz tyranozaur na 3. Teraz przyjemniej się w to gra, nie powiem. Ja nadal jestem, no, w przeciwieństwie do... Do tych pierwszych, wiesz, prób. Proszę, serio, nie wiem, jak tutaj te rurki ogarnąć, mimo że patrzę wszystkie perki sobie czytam, nie? Chyba siła to jest tak naprawdę to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, czas sprawdzić, co jest w skrzyneczkach. Strzał w głowę, nawet draśnięcie, może zneutralizować wroga. Strzały w głowę mogą ogłuszyć wroga i zapewniają większą szansę na rozczłonkowanie. Dobra, na razie nie biorę tego, z tego nic. Pudło na książki. Szuka górnicza tą 3 i 5. Chodź jak możesz. Czekaj. No tu za sobą masz amunicję. O, dzięki. Możesz sobie sprawdzić, co tam wyleciało. I Shamway tutaj jest racja jagnięciny i herbata z nawłoci. Kopanie spowalnia twój prawie zawsze jest sobie w kompaktowym. To weź sobie snajpera. Sobie wezmę do kopania, co ty na to? Snajper, strzał w głowę, nawet draśnięcie można zrobić. Strzał w głowę mogą ogłuszyć. Jesteś za? Dobra. To ja biorę snajpera. Bo ja bardziej będę kopał. Mając życie. No dobra, to ja biorę snajpera, używam. Tu jest jakieś jedzonko jeszcze. I tak musimy przesiedzieć. Ja tu co trochę zagospodaruję, że tak powiem, to wszystko. Ja się mogę pomóc, bo ja mam też kill-off, nie? O, patrzcie, ma kill-off. Który poziom? Drugi. Party! Dobra. Nie narzekam, cieszę się z tego, co mam. Nie wiem, muszę sobie coś do jedzenia zrobić. Dobra, ognisko. Czyli co, rozbieramy chwilowo tej wszystkie ściany, co? W sensie, no, bardziej chciałbym tak to, wiesz, poobczyszczać, nie? Czy gorzej u mnie z siekierami? No to faktycznie. A który masz ja... siekiery? Nadal pierwszy. A chcesz trzeci? Mogę. I zrobię, bo już mogę na trzecim poziomie chyba robić. No tylko może bym wziął surowce. Bo coś się dobija chyba. Definitywnie coś się dobija. Drewno, kamyczki i fiber. O, fibera mam malutko już. Masz 3. Nie będzie tu problemem, jak sobie perki poczytam? Nie, śmiało. W sensie chcę popatrzeć, tak żeby wiedzieć. Ja popatrz sobie, ja tutaj poogarniam. Ja po prostu jestem pedantem, dlatego to robię.
Węgla rozumiem, że nie mam. Znaczy ja w sumie też coś sobie poniszczę, bo zaraz mam 7 poziom. A, właśnie, masz jeszcze to, ej, aktor. Ja. Tu leży. To jest poziom 3. Mhm. Dobra. To tutaj niszczę sobie trochę. Okej. Okay. Te mędy do nas dobijają. Chce mi z nimi coś robić, czy... Nie wiem, czy jest sens w tej chwili. Dobra, którą ścianę ty rozbierasz, którą ja? Ja na razie żadnej nie rozbieram, bo będę gotował. A co ja zrobiłem z amunicją? Miałem tyle amunicji. No bez jaj, miałem tyle ammo. Masz może łopatę? Tu jest tam, mam łopatę. W sensie, bo niby mogę sobie zrobić. To masz taką. Tylko... Masz trójkę. To ci wyrzuciłem. W sensie, bo tak spa chcę trochę nabić, żeby tam już punkty bić całkowicie, nie? Bo boli mnie w to w oczy. Wyrzuciłem ci trójkę. Bo boli mnie w oczy, jak widzę 224 expa. Jajek już nie masz? Nie. Dobra, 7 poziom nabity. Czyli chwilowo nigdzie się konkretnie nie osiedlam, co nie? No, na razie myślę, że nie ma sensu się nawet osiedlać. Ja w ogóle nawet przedmioty przed Blood Moonem to schowałem gdzieś na dole, żeby nie mógł nic zrobić z nimi. Zawsze lepiej się zabezpieczyć. One skrzynie rozwalają, czy jak? To znaczy... Rozwalić rozwalą na pewno, tylko je zakopię gdzieś. To będzie jedzenie w tej skrzynce, w razie czego odblokujecie ją. Dobra. I jakoś to wygląda. Sorry, ale muszę sprawdzić, co tutaj będzie. Zajście nic. Otóż nie, zejście. No, wiem, że nic. Ale dosłownie wyjście, więc... To teraz to zatkaj. Masz. Kliknij prawym. Niech będzie. Czerwoną hermatkę sobie trzeba zrobić. Oglądam sobie na dachu, jak wszystko to wygląda. Mhm. Chyba jak zaraz popatrzę sobie na dachu, to nic mnie... Nie, one i tak tam napierdalają. Fajny ten wilk, nie powiem, że nie. Tam wilk jest? Za domem. A dasz radę go z łuku strzelić? Nie wiem, czy go jednym strzałem zdejmę. To poczekaj, jak ja tam pójdę, bo mam pewnie perka na te. Ja rewolwerowca chwilowo mam w słabym stanie, więc wątpię, że... Łuk, poziom drugi? Mam poziom drugi. No to ja tam ten skrapuję. Tylko szkoda, że tym rewolwerem tak jest ciężko trafić, jak się nie ma perków. A nie chcę strzelać, bo jak nam zrobił tutaj inwazję...
Będzie kiepsko. Słabo by było mieć Bladmuna przed Bladmunem. Gdzie jest ten wilk? Tam chodził przy płocie tam, w tamtym rogu. Tam. Przy Nie tym widzę go. płocie. Właśnie on jest tak... On tam gdzieś ostatnio dopiero przychodził. Za drzewem jest? Zapewne. Chodź tutaj. No nie mówcie, że biegunki dostałem. Za co? Co? Czego? Tutaj jest, przy bramie. No i widzę. Nie mówcie, że sneaky damage'u nie zrobiłem. Fuck me! Tam jest zombie jak w ogóle. Widzę, że nie tylko mnie kusiło go zestrzelić. Ja go prawie zabiłem, ale... Też. Nie wstaje? Gdzie ten wilk się? O, oh, fuck! Zmieniłem na broń przypadkowo. Gdzie jest ten wilczek mały? On tam pobiegł gdzieś z wewnętrzu domu. To nas nie boli. Ważne, że on w ogóle jest z nami zaaferowany, bo z niego mięsko jest. Chyba, że chcę tak popatrzeć na niego z góry i do niego sobie postrzelać. No taki miałem plan tak w ogóle. To idę za tobą. Czekaj na prawie te schody, no zaś. Dobra, to ja się odsunę, żebyś mógł w razie czego. Będę tylko patrzył. Bo ja tu nic nie widzę zbytnio. W sensie ja tu mam pewną kampę, tylko musiałbyś go tak sprowadzić tutaj, żeby... No tak czysto teoretycznie popatrz, jak tutaj ustaniesz, to tutaj masz widok na cały dół. A, czyli szukasz frajera, który po prostu go tutaj sprowadzi własnym ciałem? No nie, po prostu, nie wiem, strzelić, nie wiem, okay. Pomachać. Ejo, tutaj jestem. Dysenterię złapałem, kurde no. Żeby pod tym, może, nie wiem, zacząć coś tłuc tutaj wokół i... W najgorszym wypadku schody. Teraz pomyślę. Pierwsze potrzebuję latarki na pewno. To ty coś rozwarasz? Tak. Dążony teraz chcesz napieprzać? Nie no, kill offem raczej one nie tłukko. No właśnie nie byłem pewny. Nie no, modów nie instalowaliśmy. Bóg cię wie. Może coś zainstalowałeś, ja o tym nie wiem. Normalnie tak było, bazowane. Ja im tu może pomigam. Aktor, ja nawet byłbym skłonny tam zejść, tylko ja bym musiał mieć zapewnienie od ciebie takie poważne, żebyś ty mnie w razie czego bronił. A ja wiem, że ty mnie nie obronisz i to jest największy problem tego wszystkiego. W sensie, wiesz, ja mam 6 pocisków. Bo jestem głupi, naprawdę głupi, mega głupi, że ja się daję w to wciągać, to jest po prostu, kurwa, komedia. O, przebieg tam. No jest, definitywnie jest. Zabiłeś? Mhm. Chociaż raz trafiłem.